mnie niespodzianki Cię czekają codzień, Gdy w połoniny wyruszasz na zwiady, A potem patrzysz o słońca zachodzie, Siadłszy na drzewa przewalonej kłodzie, Jak żyją Bieszczady. Jacek Kaczmarski Bieszczacka przyroda jest fascynująca, Żywotna tak, że ma się wrażenie, że jest niezniszczalna, Tak bardzo dzika. Buki, jodły, jawory, Tylko tutaj możemy podziwiać te drzewa w pełnej ich krasie. Bukom bieszczady zawdzięczają żywy zielony kolor latem, wiosną, a złocisty jesienią. Są po prostu nieśmiertelne. To jedno z najbardziej dzikich miejsc w Polsce. Widoki faktycznie zapierają dech, bez względu na porę roku. Spacerując po bieszczackim lesie, można podziwiać olbrzymią ilość roślin, które pachną, kwitną, a wokół rozpościera się soczysta zieleń. Zapach przeszywa na wskroś i z każdym głębszym oddechem sprawia coraz większą radość. Taką radość może dać człowiekowi tylko obcowanie z dziką przyrodą. Tyle jest powodów, dla których bieszczady są wyjątkowe. Za baligrodem granica świata. Wjeżdża się jak w czarne gardło, droga i rzeka to jedno i to samo, a wokół wznoszą się czarne ściany jodeł i smreków. Aleksander Fredro, ratuj dzikie bieszczady.